Witam serdecznie. Wracamy do Torment Tides of Numenera. Trafiamy do osoby związanej z głównym wątkiem, do Matkiny. Oczywiście dotarliśmy tutaj za pomocą Stycha, który również i Matkinę tutaj teleportował, o czym nie omieszkał wspomnieć w poprzednim odcinku. A tymczasem Matkina zapytuje, kim jesteś? Skóra tej kobiety jest biała, barwy alabastru albo świeżej kości słoniowej. Spogląda na ciebie zimno nieruchomymi, czarnymi oczami, wkomponowanymi w twarz o nadzwyczajnie ostrych rysach. Kurczoczarne włosy przycięte ma prosto, na wysokości ramion. Jej odzienie jest praktyczne i bure. Płaszcz spięła naszyjnikiem składającym się z pięciu cylindrycznych elementów, z których każdy ma inny kształt. Cały czas obraca w dłoniach czarne urządzenie. Skąd się tu wziąłeś? Skąd wiedziałeś, jak mnie odnaleźć? Zapytuje Matkina. Jej zaskoczenie przeradza się w wyraźny niepokój. Między jej palcami błyska zabójcze ostrze. Jesteś pewien, że jeszcze przed chwilą go tam nie było. Mruczy Aligern. Ona i Kalistege na pewno by znalazły wspólny język. No tak, Aligern, cięta riposta. Taki, kurczę, z niego cięta riposta jak ze mnie. Ach, nieważne. Mamy oczywiście kilka opcji, aby jej odpowiedzieć na jej zapytanie. Czy to ważne, w jaki sposób udało mi się ciebie znaleźć? Poszedłem twoim śladem. Kartograf wskazał mi, gdzie cię znajdę. Myślę, że tutaj kartografa nie ma w co to specjalnie raczej mieszać, żeby się nie okazało, że ta Matkina go tam później dziabnie czy coś. Nie wiemy, kto to jest. Wiemy, że jest niebezpieczną postacią. Nie wiemy, może ona stać tak naprawdę za tymi wszystkimi zabójstwami w bebechach. Miała do... Transportował ją oczywiście z tych. Ona się mogła przemieszczać, ciachać. Wyjdzie to w praniu, niewątpliwie. Czy to ważne, w jaki sposób udało mi się ciebie znaleźć? Tak, rzecze Matkina, gdyż muszę wiedzieć, co zrobić, by coś takiego się nie powtórzyło. A jeśli będzie to wymagało podrżnięcia kilka gardeł, to mam już w tym pewne doświadczenie. Tak samo zrobię z... Chwila. Nie, jesteś porzuconym, więc to nie miałoby sensu. Nóż znika tak szybko, jak się pojawił. Wyciąga rękę i ponownie chwyta dziwne urządzenie, prawie bezwiednie. Zerka na twój tatuaż. Jak stary jesteś? Zapytuje Matkina. W jakich okolicznościach się narodziłeś? Kiedy powstałeś? No proszę bardzo, bardzo ciekawe pytania zadaje Matkina na dzień dobry. Zamiast zapytać się, co u ciebie, co tam, to ona od razu tutaj pach, pach, pach. Opcji kilka, oczywiście, jak to zwykle. Narodziłem się, kiedy moje ciało spadało z eksplodującego księżyca. Jedna z opcji. Urodziłem się niedawno, w rozbitej kopule, na rafie upadłych światów. Urodziłem się kilka lat temu, nie pamiętam okoliczności, w jakich powstałem. Jako kłamstwo. Oczywiście możemy powiedzieć, iż nie jest to twoja sprawa. Możemy również spróbować zadać jej kilka pytań. Powiedzmy jej prawdę, iż narodziliśmy się, kiedy moje ciało spadło z eksplodującego księżyca. Ha! Ten dupkowaty stwórca zawsze znajdzie sposób, by porzucić nas w najgorszym możliwym momencie. Znasz historię Tuka albo Iniferea? Powinieneś. Co z nimi? Kiwa głową na twoich towarzyszy. Jeżeli myślisz, że pokonasz mnie z pomocą śmiertelników, to się mylisz, rzecze Matkina. Brzmi zupełnie jak wasz ojciec, stwierdza Aligern. Słucham? Wtargnęliście tu nieproszeni. Fakt, że jedno z was tu porzucone, czyni was podejrzanymi. Nie mnie. Okej, no możemy tutaj powiedzieć, żeby nam zaufała, nie chcemy zrobić ci krzywdy. Żadne z moich przyjaciół cię nie skrzywdzi, dopóki im nie każe, dlatego lepiej mnie nie prowokuj.
możemy odpowiedzieć również. Biorąc pod uwagę wszystko, co o tobie mówią, uznałem, że przyda mi się pomoc. Ale ta matkina jest koksem tak naprawdę, więc nie ma sensu jej tutaj w ogóle mówić opcji numer 3, tak przynajmniej myślę. Uderzmy w opcję numer 1 na temat zaufania. Nie, ufam ci. W tym problem, odpowiada matkina. No ale dobrze. Macha ręką i nóż znika. Zmarnowałabym tylko czas, patrosząc cię. Odwraca się do stołu roboczego i znów podnosi urządzenie. Wtem pluje na ziemię i rozciera ślinę butem. Zauważasz jej rozgorączkowanie. To czego chcecie ode mnie? Zapytuje matkina. Pójdźmy więc po kolei w opcjach, jakie mamy. Czemu się tu chowasz? Nie chowam się. Jej gniew jest nagły, intensywny i niemalże namacalny. Z jakiegoś powodu twoje oczy zasnuwają się na chwilę mgłą. Ustalam strategię. Planuję. Niby czemu ktokolwiek mieszkałby w takim miejscu z własnej, nieprzymuszonej woli? Matkina wskazuje ręką wokół siebie, a gdy przerywa kontakt wzrokowy, masz wrażenie, że uchodzi z niej całe powietrze. Wcale się nie chowam. Pomieszkuję tu. To kryjówka. Zawsze była kryjówką dla tych, którzy wiedzieli, gdzie szukać. Podobno nawet Chila znalazła tu schronienie. No dobra, skoro się nie chowasz i rozmyślasz, kontemplujesz, w takim razie co planujesz? Och, byłeś częścią planu? Nie byłeś, to nie twoja sprawa, odpowiada matkina. Co możesz w takim razie powiedzieć mi na temat innych porzuconych? Są zapatrzeni w siebie i podstępni. Zostawiają po sobie tylko nędzę i cierpienie. Mam mówić dalej? Do tego to potężni, ambitni intryganci. Matkina uśmiecha się krótko i krzywo. Pewnie wolałbyś znać ich imiona, prawda? Parska śmiechem, który bardziej przypomina szloch. Ja ci niestety ich nie podam. Nie teraz. Pamiętam Aadiris i pierwszą, i Tasza. Zabiłam go za to, co mi zrobił. Za dziurę, którą wyciął mi w pamięci. Dziurę, która rosła i rosła i... Dostrzegasz w jej oku błysk. Ponownie kieruje na ciebie swe zimne spojrzenie. Więcej nie musisz wiedzieć. Każde z nich to drań albo kanalia. Nawet ty. Ale nas tutaj podsumowała ta matkina. No dobra, podobno wiesz, kto może naprawić urządzenie, które znalazłem na rafie. Coś, co nazywa się komorą rezonansową. Jaką komorą? W jej oczach dostrzegasz iskierkę zrozumienia. A, no przecież, oczywiście. Na pewno ukryłby to właśnie tam. Kąciki jej ust układają się do krzywego uśmiechu, który wtem spełza jej z twarzy. Tak, wiem. Kto może ci pomóc? A raczej kiedyś wiedziałam. Matkina potrząsa głową. Zapomniałam. Mam luki w pamięci. Tasz potraktował moje myśli i wspomnienia zardzewiałym skalpelem. Nie mogę... Milknie. Łapie się z stołu i zdaje się, że to jej pomaga odzyskać równowagę. Jej spojrzenie twardnieje. Lepiej to zanotuję. Nie. Nie, musisz coś dla mnie zrobić. Głaszcze czarne, podniszczone urządzenie z korbką i wystającą anteną. Zdobi je symbol przypominający twój tatuaż. To retrospektor Tasza. Chcę, żebyś wniknął w jego retrowizję i dowiedział się, ile się da o Jachku. Jestem pewna, że to jest klucz. No dobra, opowiedz mi w takim razie, czym jest retrospektor. Ha! Naprawdę od nikogo nie słyszałeś tego słowa? O, kochany bracie, czeka cię niespodzianka, rzecze matkina. Każdy porzucony takie ma, tak samo jak ty. Poklepuje tatuaż na twojej głowie. Nikt nie wie, do czego służą. A Diris uważała, że to produkt uboczny procesu transferu. Tak jak my.
przez chwilę wydaje się pogrążona we własnych myślach. Wtem potrząsa głową. Skądkolwiek się biorą, można je wykorzystywać jako czasowe wyświetlacze i dzięki nim uczestniczyć w wydarzeniu z życia porzuconego, do którego należy retrospektor. Taki proces nazywa się retrowizją. Ciekawe urządzenie. Czy retrospektor może się przydać do szpiegowania innych porzuconych? Do szpiegowania raczej nie, odpowiada Matkina. Raczej. Do przeglądania obrazów z ich przeszłości. W ten sposób można patrzeć ich oczami, gdy płonęli, dawali upust furii, albo przekształcali się, gdy ich życie zastosowało podobne gwałtownej zmianie. No dobra, a ty dlaczego nie możesz skorzystać z retrospektora, Matkino? Myślisz, że nie próbowałam? Prycha. Powodowana nagłym gniewem, podtykając ci nóż prawie pod gardło. Myślisz, że traciłabym czas ze znowu narodzonym złodziejem, który włamał mi się do domu, gdyby istniał choć cień szansy, że uda mi się załatwić to samej? Widzisz, jak unoszą się i opadają jej ramiona, gdy oddycha ciężko. Próbuję, ale mój umysł wypełnia szum. To jakby gadać z Mordenem. Tnie, dźga, pali, a ja... Potem mruga skonsternowana. Dlaczego jestem taka wściekła? Czy ty... Prostuje się, chowając nóż z powrotem między poły szaty. Nie, wszystko będzie dobrze. Znajdź ten przeklęty jacht, a powiem ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. No dobra, czym jest jacht? To ty nie wiesz? Zapytuje Matkina. Wydawało mi się, że to popularny przyrząd, nie? Może już nie. Jedno z przekleństw długiego życia. Matkina śmieje się gorzko. Moda nastaje i przemija, zanim człowiek w ogóle zda sobie z niej sprawę. Pewnie łatwiej się tym nie przejmować albo wprowadzić własną, jak niektórzy porzuceni. Przykro mi. Nie, nie przykro. Musisz to wiedzieć. Musisz wiedzieć o różnych rzeczach. Znać historię. Na tym polega życie. Życie. Nie na wiedzy i działaniu. Matkino, musisz się skoncentrować. Powiedz mu to, o co pytał. Oddycha głęboko. Jak to stary drewniany instrument denty. Ten trzymano w zapieczętowanej jaskini za wielkimi drzwiami z poprzedniego świata. Posiadał moc, ale nie pamiętam, na czym ona polega. No dobrze, czyli sytuacja się nieco skomplikowała. Jeżeli jacht jest kluczem, to co można nim otworzyć? Zapytajmy. Matkina przez chwilę marszczy czoło. Zmieszana. Przeklina. Gdybym wiedziała, nie potrzebowałabym twojej pomocy, prawda? Wydaje z siebie przeciągłe westchnienie. Ukradł mi to wspomnienie, jasne? Jeśli je dla mnie odnajdziesz, wszystko zaskoczy z powrotem. Wszystko. No dobra, jak wniknąć w tą całą retrowizję? Ze spojrzenia Matkiny wyziera niemal namacalny głód, tęsknota. Przytrzymaj retrospektor, mówi. Od razu poczujesz szarpnięcie. Nie stawiaj oporu. Oczyść umysł i pozwól wciągnąć się nurtom w głąb urządzenia. Opanowuje się. Potem po prostu go obserwuj. Uważaj na jacht. Gdy zobaczysz, co z nim zrobił, oderwij myśl od Tasza i powiedz mi, co widziałeś. A! I nie próbuj niczego zmieniać. To daje jakby po namyśle. Dlaczego nie mogę niczego zmieniać w retrowizji? Co miałaś przez to na myśli? Zapytajmy Matkinę. Nic poważnego, odpowiada tonem, jaki mówi się do przewrażliwionego dziecka. Nagle wybucha śmiechem. Bez obaw, nie możesz wpłynąć na przeszłość. Potrzebna jest mi jedynie konkretna informacja. Gdybyś coś zmienił, wybrał inną drogę, mógłbyś ją ominąć. No dobra, wniknę więc dla ciebie w tę retrowizję, Matkino.
Matgina szybko chwyta retrospektor Tasza ze stołu. Spogląda na niego, na ciebie i znów na urządzenie. Oblizuje wargi, jakby rozpatrywała możliwości. I wtem, zanim zdąży się rozmyślić, wciska ci retrospektor w ręce. Jest zaskakująco ciężki. Zrób to, mówi grobowym głosem. Znajdź jak. Odszukaj odpowiedzi na pytania, które mnie gnębią. Skupiasz się na przyrządzie i czujesz w głowie gwałtowne szarpnięcie. Wszystko jest nie tak. Ciało Tasza, a teraz twoje, klei się jak przemoczony płaszcz. Świat jest zbyt jasny jak na ciemną noc. Wszystko jest zbyt przejrzyste. Odległości są zbyt małe. Brzegi zbyt ostre. Wspomnienia bzyczą wokół twojej głowy jak krwawe muchy i odlatują, zanim zdążysz je złapać. Zajeżdżone aniny sapią za twoimi plecami, a ich boki falują, tak samo jak ty. Zbyt długo nie zaznały odpoczynku. Jest też Matgina. Nowsza Matgina, jakby namalowana przez pochlebnego portrecistę. Zbyt miękka, zbyt świeża, zbyt ładna. Wszystko jest nie tak. Dostrzegasz światła ognisk na pustkowiach. W skromnej wiosce przed tobą goreje większy i jaśniejszy ogień. To stos pogrzebowy, a w środku zbyt wolno płonie ciało, które jest za duże. Tłuste kłęby dymu wznoszą się w stronę nocnego nieba. Mieszkańcy wioski krążą wokół ognia, zawodzą i trzęsą się. Ostry głos wodza wioski kontynuuje rytuał. Twoje wygnanie dobiegło końca. Wśród żałobników rozlega się jak echo dobiegło końca. Wrzuca garść proszku do ognia, prawdopodobnie sole metali, i snop błyszczących iskier wznosi się ku niebu. Większość jest złota, inne zielone, a niektóre fioletowe. Twoja klątwa dobiegła końca, powtarzają po nim. Gdy iskry lecą w stronę równin i giną, między gwiazdami i ogniskami, słyszysz nabożny szept Matginy. Dobiegła końca. Okej, mamy tutaj oczywiście kilka opcji. No dobrze, że wypocząłem sobie przed tą akcją. Matgino, posłuchaj mnie, musimy znaleźć Jachk i ochronić twoje wspomnienia. Pierwsza z opcji. Spróbuj pamiętać, kim jesteś i czemu tu jesteś. Przyjrzyj się oddalonym ogniskom i spróbuj określić, czym są. To trzecia z opcji. Musimy tu użyć perswazji, percepcji. Co się tu dzieje, Matgino? Możemy zapytać. Poczekaj, aż rytuał zostanie zakończony. I oczywiście możemy wtargnąć w środek rytuału. Tego jednak nie będziemy robić. Nie będziemy zmieniać tego, co było. Też ciekawa historia. Kurczę. Możemy zapytać Matginę, co się tu dzieje. I tak to zróbmy. Matgina odpowiada, nie patrząc w twoją stronę. Jej oczy są utkwione w ogniu i leżącym w nim ciele. Tak właśnie robią, gdy umiera człowiek wzgórz. Nigdy nie grzebią w ziemi. Zawsze do góry, odpowiada Matgina. Ludzie równi tacy jak ja mogą przynieść podpałkę i płakać, ale nie mogą dołączyć do intonacji. Po chwili dodaje, nigdy nie przyzwyczaiłam się do tego zapachu, nawet gdy pali jałowiec albo drzewo balsamowe. Najgorzej jest na końcu. Wzrusza ramionami. Kiedy jest po wszystkim, cichną lamenty, dla nich to naprawdę koniec. Wygląda na zamyśloną, ale nie mówi nic więcej. Matgino, posłuchaj mnie. Musimy znaleźć Jachk i ochronić twoje wspomnienia. Znaleźć co? Zapytuje Matgina, wpatrując się w ciebie w osłupieniu i kręci głową. Miej trochę szacunku, Tasz. To mój dom. Jesteśmy tu, żeby ocalić ludzi, których znam od lat. Chwilę później dodaje. Nie wspominając, że tutaj jedynym zagrożeniem dla wspomnień jesteś ty, Tasz. Wypróbuj na mnie spiętrzenie nurtu, a wypalę te twoje piękne oczka.
Na jej twarzy widnieje uśmiech, jakby to nie był pierwszy raz, gdy Tash z niej żartuje, a ona w odpowiedzi obiecuje mu makabryczny koniec. Matkino, to nie żart. Ty mnie tu przysłałaś. No, ale ona tego nie łyknie tak naprawdę. No, zobaczmy. Teraz w jej twardym spojrzeniu nie ma uśmiechu i przez chwilę wygląda jak kobieta, która cię tu przysłała. Wystarczy, Tash, syczy. Są w żałobie po tym zamordowanym człowieku, a on wskazuje na wodza. Właściwie mnie wychował. Znam tych ludzi, to coś dla mnie znaczy. Nawet jeśli cały świat i wszystko, co w nim złe, jest dla ciebie głupim żartem. Odwraca się od ciebie w kierunku stosu. No dobra, spróbujmy pamiętać, kim jestem i czemu tu jestem. No, zobaczmy, co z tego wyniknie. Wspomnienia bzyczą, a w tym dźwięku pobrzękuje sens. To ciało jest... Ty jesteś Tashem. Jesteś żołnierzem pod dowództwem jakiejś Pajereken. Jesteś porzuconym, który może użyć nurtów do zniszczenia wspomnień. Zostałeś przysłany tu po jakąś rzecz, ale nie możesz sobie przypomnieć jaką. Jest jeszcze coś więcej, coś natarczywego, ważnego i nieskończenie ulotnego. Nieważne, jak bardzo się starasz, nie robi się jaśniejsze. Okej, możemy użyć tej percepcji, przyjrzeć się oddalonym ogniskom i spróbować określić, czym są. Mamy sporą szansę na powodzenie. Mrużysz swoje niezwykłe oczy i skupiasz wzrok, aż stos, wioska i wszystko inne znika. W końcu rozmazane ogniska nabierają kształtów i widzisz delikatne cienie ludzi wokół nich. Mężczyzn w długich płaszczach i szerokich kapeluszach, drobiazgowo czyszczących swoje jazaile i sztylety. Jazaile. Jest ich może setka. Matkina widzi, jak się wpatrujesz ich szonka. Rycerze piasków. Jej ton wskazuje na to, że nie są to ani jej przyjaciele, ani twoje. I cóż, możemy wtargnąć w środek rytuału. Oczywiście my nie jesteśmy tutaj sobą, tylko jesteśmy tym całym Tashem. A Tash, jak pamiętamy, wymazał pamięć matkinie. Historia jest mocno skomplikowana. Fabuła jak w M jak miłość. My jednak poczekamy, aż rytuał zostanie zakończony. Gdy ciało płonie, a żałobnicy śpiewają, śpiewnie intonują, czekasz w cieniu na skraju wioski. W końcu ogień pożera zwłoki i wódz wydaje ostatni okrzyk. Odejdź wolny w mrok odległy. Mieszkańcy wioski powtarzają po nim i odchodzą, zostawiając go samego przy tlącym się stosie. Matkina prowadzi cię cichym sykiem i gestem. Wódz zaczyna węszyć, gdy słyszy, że podchodzicie i z szerokim uśmiechem woła. Kina! Jego oczy przypominają wielkie mleczne paciorki. Kładzie ręce na jej ramionach. Wracasz w nieciekawych czasach. Matkina dotyka jego policzka. Właśnie dlatego wróciłam, Nęk. Nie mówiąc nic więcej, wasza trójka oddala się od ognia i wchodzi do ciemnej chaty Nęga. Dom Nęga jest skromny, mały, oszczędnie umeblowany i bez żadnych dekoracji. Po wejściu Nęg opada z ulgą na twardą poduszkę. Wskazuje podobne tobie i matkinie i zaczyna mówić bez żadnych wstępów. Powiesili go na drzewie, starego gareba, pocięli go swoimi sztyletami. Nazwali to przycinaniem. Ślepy na mimikę innych, stał się nieświadomy swojej własnej, a na jego twarzy widać czysty ból i gniew. Kontynuuje z chrząknięciem. Wysłali go do domu razem z tekstem układu, który zaproponowali ludziom równin. Wskazuje na pognieconą kartkę papieru na podłodze. Tik mi go przeczytał. Obiecali, że położą kres zagrożeniu. Kina kręci głową. Dlaczego? Zawsze płaciliśmy cenę krwi za każdą krzywdę, którą wyrządziliśmy. Wiesz o tym. Oni też to wiedzą. Tak, matkina odpowiada miękko. Ale rycerze piasków nie przyjmują błyszków. Wiesz o tym.
Neng chrząka. Zbrojni są tu, żeby wam pomóc. Neng, to was bronimy. Małych, zagrożonych, gnębionych. Jesteśmy w podobnej sytuacji. Bierze go za rękę. Odejdźcie stąd. Jeśli powiecie rycerzom, że odchodzicie, nie będą walczyć. Mają przed sobą większe bitwy, wierz mi. To nasze miejsce kina. Pai Rekken da wam schronienie. Zaufaj jej. Neng milczy. Okej, znowu mamy kilka opcji do wyboru. Możemy zapytać, co się stało z jego oczyma. Są całe białe. Możemy przeczytać zgnieconą notatkę, o której była mowa. Możemy stwierdzić, iż nie musisz ufać Pai Rekken. Wystarczy, że zaufasz kinie. Co jest oczywiście matkina, pamiętamy. Zapomnij o zaufaniu, Neng, i pomyśl o śmierci. Kiedy rycerze piasków z wami skończą, nie zostanie nikt, kto mógłby podpalać stos pogrzebowy. Opcja zastraszenia. Świat jest pełen różnych miejsc, Neng. Twoje wzgórze nie jest niczym wyjątkowym. Odpowiedź związana z perswazją. Ewentualnie nic nie będziemy mówić. Pamiętamy, żebyśmy tutaj za mocno raczej nie zmieniali tej przeszłości. Zapytajmy, co się stało z jego oczyma. Matkina posyła ci twarde spojrzenie, ale Neng jest niewzruszony. Wypadek, odpowiada, już dawno zapomniany. Po czym pociera ślepe oczy grubymi, brudnymi palcami i kręci głową. To mniejsza uciążliwość, niż ci się wydaje. Okej, spróbujmy przeczytać notatkę. Rozwijasz tekst porozumienia przesłany przez rycerzy piasków. Pismo jest staranne, równe, drobne i ciągnące się w ciasno upchniętych liniach. To obietnica ochrony wiosek i miasteczek na pustkowiu werkusaliańskim przed zagrożeniem ze strony wioski Kholn. Rycerze poprzysięgają, że podejmą odpowiednie kroki, aby upewnić się, że zabójcy z wioski Kholn nigdy już nikogo nie skrzywdzą. Nie ma słowa o zagładzie, jedynie sugestie. Pod podpisaniem marszałka widnieją sygnatury mieszczan, burmistrzów i starszyzny wiosek z pustkowia. Rycerze nie proszą o nic w zamian. Podpisy nie są żadną obietnicą. Udzielają tylko poparcia, usprawiedliwiając wszystkie czyny rycerzy. Okej, z tych kilku opcji zostało nam ich mniej. Czy to zastraszenie ma sens? Nie wiem. Użyjmy perswazji. Chociaż tutaj obojętnie jaką, no możemy nic nie mówić. To też będzie jedna z opcji, która da nam możliwość nie zmieniania tej przeszłości. Dobra, nic nie będziemy mówić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Matkina wpatruje się w ciebie z frustracją, najwyraźniej oczekując pomocy w negocjacjach. Posłuchaj mnie, Neng. Pai Rekken wyznaczyła dla was wszystkich ziemię w głębi naszego terytorium. Będziecie tam bezpieczni. To nie takie proste, odpowiada Neng. Nie jest łatwo. Ludzie z równin tego nie zrozumieją. Matkina prycha z frustracją i rzuca ci kolejne spojrzenie. Chyba ma nadzieję, że uda ci się przekonać starego, upartego głupca. Czego nie możemy zrozumieć, zapytajmy. No tutaj pamiętamy, ludzie z równin tego nie rozumieją. Czego? W sensie. Przez dłuższą chwilę Neng zwraca swoje niewidzące spojrzenie raz na ciebie, raz na Matkinę. Jak to jest być człowiekiem wzgórz? Mówi w końcu. Jak to jest zakuwać się codziennie w łańcuchy? Wzdycha. Ale może jestem starym głupcem? Nie jesteś tą samą kiną, która stąd odeszła, a ty, nieznajomy, traci wątek, jesteście żołnierzami. Może zaczęliście rozumieć, jak to jest się powstrzymywać? Odpowiedź Matkiny jest ostra. Neng, całe życie musiałam się powstrzymywać, ale nie pośród zbrojnych,
Jestem wolna i wiem, że to, co robię, jest właściwe i nie muszę się powstrzymywać. Starzec wzrusza ramionami. Więc miałem rację, odpowiada. Nie potraficie zrozumieć. No i tutaj oczywiście no musimy wniknąć jednak, nie ma możliwości ominięcia, nie wniknięcia w sytuację, która miała miejsce. Widziałeś kiedykolwiek coś poza tą wioską? Nie nazwam tego rajską krainą. Możemy powiedzieć i to zróbmy. Nie, odpowiada Nęk. To nie raj, a ja nigdy nie opuszczałem tego miejsca. Jak mówiłem, to nie takie proste. Trapie się po brodzie i wydaje się, że powie coś więcej, ale powstrzymuje się. Po chwili zaczyna mówić, ale można odnieść wrażenie, że zmienił temat. Wiele lat temu przez wioskę Holm przechodził wędrowny handlarz, sprzedający ruchome obrazki miast, które widział. Zatłoczony port w klifach Sagusa, wieżę Xakarl, połyskującą oazę Mrla Joljos, ale żadne z tych miejsc nie było takie jak dom. Wzrusza ramionami. Ale na pewno macie rację, że nie są gorsze niż te skały. Okej. Użyjmy perswazji i powiedzmy, iż za późno, żeby zacząć nowe życie. Daj swoim ludziom szansę na przetrwanie. Oczywiście spróbujemy sobie użyć 100%. Zobaczmy, czy uda nam się go przekonać. 95%. 95% chyba w zupełności wystarczy. Nęk powoli przytakuje. I rzecze. Oczywiście masz rację. I maniery rabusia. Po chwili odwraca swoje niewidzące spojrzenie ku matkinie. Ale nie możemy odejść bez Jachku. O, i teraz dochodzimy do sedna sprawy. Bez czego? Pyta matkina. Na wzgórzu za wrotami jaskinia była zamknięta przez dziesięciolecia. W środku jest Jachk. To on pomaga nam utrzymać na wodzy nasze najgorsze instynkty. Jeśli opuścimy jego pieśń, milknie, wskazując stos na zewnątrz. Po chwili nachyla się i szepce coś do matkiny. Teraz, mówi, jesteś jedynym człowiekiem z równin, który wie, jak otworzyć wrota. Wspinacie się na tarasowate wzgórze, zostawiając Nęga, by porozmawiał ze swoimi ludźmi. Widzicie w oddali, że rycerze piasków jadą w stronę wioski Kholn. Nęk będzie musiał porozmawiać też z nimi. Kiedy docieracie do jaskini i jej wielkich, antycznych wrót, matkina kręci głową. Przez lata się nad tym zastanawiałam, mówi. Ludzie wzgórz opowiadają baśń, że stąd wyszli pierwsi mężczyźni i kobiety. Mówili, że wrota otworzą się tylko wtedy, kiedy ludzie będą musieli zniknąć. Wzrusza ramionami. To pewnie tylko historyjka, która ma powstrzymywać dzieci przed myszkowaniem i zakłócaniem spokoju Jachku. Coś w jej słowach mąci ci umysł, a twoje wspomnienia dźwięczą jak dzwonki wieczne. Okej, za pomocą anamnezji spróbujemy wydobyć wspomnienie, które cię dręczy. Zobaczmy. 55% szans, 95%. No to raczej się powiedzie, zobaczmy. Nagle na waszą misję pada oślepiające światło, bolesne i zarazem odkrywające prawdę. Nie jesteście tutaj, żeby pomóc Pai Rekken ocalić wioskę Kholn. Jesteście tu, żeby pomóc Pai ją zniszczyć. Wiedziała o Terratomorfach, wiedziała o Jachku, a co najważniejsze, wiedziała o nadejściu rycerzy piasków i ich knowaniach. W planie nie chodzi o to, żeby usunąć mieszkańców wioski z drogi rycerzy. Tak naprawdę ma on doprowadzić do bitwy, której, jak obiecywała matkina, mieli uniknąć. Kiedy rycerze nadejdą, Pai zniszczy Jach, wywołując u ludzi wzgórz ich dziką naturę i napuści ich na rycerzy, osłabiając jednego z wrogów zbrojnych. Pai zjawi się osobiście, żeby wszystkiego dopilnować. Kurczę, ciekawa historia. Kim właściwie są ci ludzie wzgórz, matkino, zapytajmy.
Matkina patrzy na ciebie gniewnie. Czym są? Jedyną namiastką rodziny, jaką miałam. Nie wyjaśnia nic więcej. No i co, otwieramy czy nie otwieramy? Okej. Matkino, nie możemy otworzyć wrót Pei-Ereken. Nie możemy otworzyć tych wrót. W związku z tym, iż Pei-Ereken chce zniszczyć Jachk, a z nim całą wioskę, powiedzmy. W pośpiechu odpowiada swoje wspomnienie spisku Pai. Jak ze swoją uzbrojoną grupą będziecie czekać, aby zabrać Jachk i zniszczyć go, by napuścić teramorfy na rycerzy piasków i stworzyć żywą pułapkę. Ta zdrada jest tak zuchwała, spisek tak bezduszny, że to aż niewiarygodne. Z początku Matkina nie dowierza, ale po chwili jej twarz tężeje. Coś się w tobie zmieniło, Tasz. Na lepsze, coś cię obchodzi. Bierze cię za rękę. Dziękuję. Zaczyna wpatrywać się w horyzont w poszukiwaniu Pai, tak jak ty, ale nigdzie jej nie widać. Musimy uciekać tak daleko, jak tylko możemy, podejmuje decyzję. Musimy odciągnąć Pai, zdobyć dla Nenga czas do negocjacji z rycerzami piasków i trzymać ich z dala od Jachku. Przechodzicie niecałe 100 metrów w górę, gdy powietrze wypełnia ogłuszający wrzask. Siedmioro ludzi spada na was jakby z nieba. Jednym z nich jest kobieta, którą rozpoznajesz. To Pai-Ereken. Pozostali to jej straż przyboczna. Wytatuowani, porzuceni w zszarzałych pancerzach, uzbrojeni w niedopasowaną broń, zawsze gotowi do walki. Pomimo zaskoczenia, Matkina rzuca nożem, zanim jeszcze zdążą dotknąć ziemi. Ostrze trafia jednego z wojowników, wbijając się między płyty pancerza. Gdy Matkina próbuje zadać kolejny cios, oplata ją wiązka światła i zamyka w polu energetycznym. Uwaga napastników skupia się na miotającej Matkinie, co daje ci szansę ratunku. Niewielką. Oczywiście opcję 3. Możemy po prostu uciec, w sensie uratować się. Możemy zaatakować, zanim zdążą skrzywdzić Matkinę. Ewentualnie spróbować ich przekonać. To jednak prawdopodobnie nam się nie uda. Spróbujmy ich zaatakować, zanim zdążą skrzywdzić Matkinę. Biegniesz przed siebie, wiedząc, że masz tylko chwilę, zanim oczy i ostrza zbójców zwrócą się w twoją stronę. Ta chwila jest krótsza, niż się spodziewałeś, to ostatnia twoja myśl. Chwyta cię ból. Twoje ciało zostaje odrzucone z powrotem do wrót, obracając się zwęglony worek mięsa. W gasnącej świadomości tli się ostatnia myśl. To koniec. Już po wszystkim. Zrzuca skórę Tasza i jego umysł. Później nastaje ciemność. Okej, kurczę, co za historia. Gdy twoja świadomość wynurza się z cieni retrowizji, coś zaskakuje w twoim umyśle. Coś uległo w tobie głębokiej przemianie, ale co? Matkina wpatruje się w ciebie, wyraźnie zaszokowana. Co? Co zrobiłeś? Pamiętam, jak Tasz mnie ciął. Widziałam dziury w swojej głowie. Nie zapomniałam, jak powalił mnie na ziemię i przy pomocy swych nurtów wydarł mi pamięć. Ale teraz kłębią się we mnie inne wspomnienia. Te prawdziwe. Wcale tak nie było. Widziałam, jak strzela energią. Był martwy. Nie mógł wyrządzić mi krzywdy, jednak próbował, prawda? Chwyta się za głowę, potrząsając nią. Słyszysz jej stłumiony głos. Dwie wstęgi pamięci. Rozpadnę się przez nie. Gdy na ciebie spogląda, z jej oczu płyną łzy. Nie, to bez nich bym się rozpadła. Teraz pamiętam. Luka prawie zniknęła. Zmieniłeś rzeczywistość. Zmieniłeś. Wstaje i ociera łzy rękawem. Nie wiem, czy było to twoim zamiarem, ale zrobiłeś więcej niż obiecałeś podczas zawarcia umowy. Pytałeś o komorę rezonansową? Słyszałam o niej. Porozmawiaj z Mazofem. On potrafi naprawić wszystko. Niewykluczone nawet, że pomógł zaprojektować życzoną komorę. Najprędzej znajdziesz go w Sanktuarium Porzuconych. Miel Avest.
No i dobra, czyli matkina została tutaj troszeczkę ogarnięta. Przypomnieliśmy jej to, czego nie pamiętała, zanim się u niej nie pojawiliśmy. Zmieniliśmy przeszłość dzięki temu urządzeniu. Istnieje jakieś sanktuarium porzuconych? Zapytajmy. To świątynia. Azyl, odpowiada matkina. Wzniesiona przez pierwszą i naszego pana. Podobno rozpacz się jej nie ima. Wzrusza ramionami. Nasze rodzeństwo lubi się tam ukrywać. Chyba, że nie mogą już znieść swojego towarzystwa. Okej. Zabierzesz mnie tam? Przydałaby mi się twoja pomoc. Masz już zbyt wielu towarzyszy. Pokażę ci za to, jak tam dotrzeć. Ostrzeżenie na przyszłość. W Miel Avest nikt ci nie uwierzy. Potraktują cię tak, jak każdego innego porzuconego, czyli jak pionka w gierkach, które przeciw sobie prowadzą. Pamiętaj o tym. Podchodzi do stołu i rozwija mapę protektariatu sagusjańskiego. Nie znajdziesz go, po prostu tam zmierzając rzeczy. Wejście jest tajne, znane tylko naszym. Tutaj. Wskazuje punkt na mapie. Wiele kilometrów na północny wschód od klifów Sagusa. Dolina poległych bohaterów. W nekropolii znajduje się ukryty portal, zapamiętaj to. Zapisuje na świstku papieru ciąg cyfr 3431. Przez kilka chwil trzyma ci kartkę papieru przed oczami, po czym zgniata ją w dłoni. To kod. Zrozumiesz, gdy dotrzesz do nekropolii. Żeby trafić do doliny, będzie ci potrzebny latający okręt. Tamta drabina prowadzi do karawanseraju, gdzie bez problemu powinno ci się udać coś wynająć. Okej, czy możemy zadać jej jeszcze kilka pytań? Możemy. No dobra, to będzie dłuższy odcinek, zdecydowanie dłuższy, ale działo się tyle, nie dało się tutaj zrobić nic innego. O co chodzi z tobą i innymi porzuconymi, zapytajmy. Matkina rzuca ci przeciągłe spojrzenie. Niknąłeś w retrowizję. Widziałeś, co się wydarzyło. Chciałam pomóc coś zmienić, a oni zamieszali moje nadzieje z błotem. Po tej kompromitacji zabiłam Tasza i pokłóciłam się z całą resztą. Marszczy czoło. W konflikcie pomiędzy pierwszą a panem wcieleń uwikłane jest całe nasze rodzeństwo, w taki czy inny sposób. Ja tak nie chciałam. Pragnęłam żyć po swojemu. Nie spodobało im się to i oto jestem. Wcale nie brakuje mi ich towarzystwa. Kim jest pierwsza? Pierwszą porzuconą? Była nią, a przynajmniej tak twierdziła. Nie żyje już. Przyrzekła walczyć w imię nas wszystkich. Podobno to ona założyła dla nas azyl, jakim jest Miel Avest. Większość naszego rodzeństwa pamięta ją jako bohaterkę. Pluje w kąt. Większość z nas nigdy tak naprawdę jej nie znała. Zapału jej nie brakowało, przyznaję. Nawet mimo rozpadającego się ciała, okaleczeń i ran, potrafiła znaleźć maskę, pod którą mogła się ukryć, i siłę, by zwalczyć ból. I parła naprzód. Co możesz mi powiedzieć na temat pana wcieleń? Jest genialny, czarujący i okrutnie zapatrzony w siebie. Ma więcej krwi na rękach niż kiedykolwiek będę mieć. Legenda głosi, że to on wykończył tabachtów, dopuszczając się ludobójstwa. Wziął w niewolę jednego z ich generałów i pozostawił go w mieście, aby pokazać swoim wrogom, że nie warto mu się przeciwstawiać. Ilu porzuconych w ogóle istnieje? Matkina wzrusza ramionami. Setki? Kto wie? Podobno pan wcieleń wędrował po innych światach. Naginał czas i przestrzeń, poruszał się pomiędzy wymiarami i zawsze miał przy sobie zapasowe ciała. O ile mi wiadomo, mogą być nas tysiące, jak nie miliony. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To jaskinia ostatnich słów. Była kryjówką złodziei, dopóki nie zawalił się prowadzący do niej tunel. 500 czy 600 lat temu uchowały się tutaj szumowiny z miasta, uciekając przed strażnikami, zanim pojawili się Argusowie i rody niewolnicze. Schronienia szukali tu tylko zdesperowani przestępcy, którzy nie mieli już innego wyboru. Tam, o! To tunel samobójców. Pokazuje palcem rzeczone miejsce. Na ścianach widzisz ostatnie słowa ludzi, którzy nie mieli już nic do stracenia.
wryte w fundamentach miasta, płynące wraz z krwią z ich serc wprost na kamień. Udana metafora. Mierzy cię wzrokiem. Jeżeli kwestionujesz wartość swojego życia, te ostatnie myśli mogą być krzepiące. Dzięki nim długo się trzymałam. Na końcu tunelu znajduje się występ skalny, na wypadek gdyby te słowa kogoś zainspirowały. Ponownie obdarowuję cię swoim krzywym uśmiechem. Widok jest całkiem przyjemny. Okej, jak udało ci się odnaleźć to miejsce? Pewnie coś o stychach będzie. Nasłuchałam się opowieści starych łotrów. Gdy przybyłam do wykwitu, wsłuchiwałam się w historię o Chili. Wreszcie zaprzyjaźniłam się ze stychami i zapytałam ich, czy nie wiedzą o miejscu takim jak to. Okazało się, że i owszem. Będziesz mi towarzyszyć w podróżach? Masz zbyt wielu towarzyszy. Dobra, zróbmy tak. Do widzenia, powodzenia. Gdzie teraz? Kogoś byśmy się mogli tutaj pozbyć. Nie mam nic przeciwko. Pytanie kogo? Oczywiście przydzielimy sobie poziomik jeszcze. Ależ ten odcinek będzie długi. Ale to dobrze. Możesz albo ulepszyć istniejącą zdolność, lub nauczyć się nowej. Nieczysty cios. Czy chcemy to ulepszyć? Może faktycznie warto byłoby tutaj ze zdolności uderzyć w perswazję. Tak zrobimy. Uderzymy sobie w perswazję. Teraz rozumiem. Mamy tych umiejętności całą tonę. Oszustwo, zastraszenie, perswazja. Ok, jedność, wiedza, broń ciężka. Wszystko się zgadza. Zdolności bojowych brak. Pytanie, kogo byśmy chcieli odrzucić? Aligarant się może przydać. Zwiększmy mu siłę czy intelekt. Dodatkowy wysiłek nie. Zwiększmy rozwalanie. Gotowy, by zmierzyć się ze światem. Dobra, dobra. Elitisa również sobie awansujemy. Byśmy mogli mu rozwinąć siłę i szybkość. Rosnę w siłę w błyskawicznym tempie. Dobra. No i nie wiem, co zrobić właśnie z Serin. Czy się z nią pożegnać i wziąć matkinę? W tego zainwestowaliśmy, chociaż on... To nie jest dobrym zawodnikiem. Dobra, coś na razie się chyba tego Eritisa pozbędziemy, coś mi się widzi. I weźmiemy sobie... Kurczę, no nie wiem, ten Eritis nie jest zły. Twórca bogów, zagubione dziecko. Dobra, zróbmy tak. Rozpadam się na części. Wyluzuj się. Wyrzuć enigmaty, Eritisie. Pozbocz. Przepraszam za ostatni raz. Wiem, że nie dokończyliśmy naszej rozmowy. Ja tylko... Przepraszam za moje zachowanie. Czy twoje szaleństwo już minęło? Jeśli zamierzasz rozmawiać ze mną w ten sposób, to nic więcej już ci nie powiem. Achl mówi, że nie muszę zgadzać się na takie traktowanie. No dobra, bywaj. Kiwa głową, prostuje się i patrzy ci w oczy, kładąc ci dłoń na piersiach. Przyjmuję twoje przeproszenia, zaproszenie, dziękuję, dobra. Nie, tego Eritisa się jednak pozbędę. Zostawię sobie, kurczę, Rin. Rin wydaje się być osobą, która coś może tutaj naprawdę wielkiego znaczyć. Dawaj tego klienta, dawaj mi tutaj ekwipunek. Przenieśmy wszystko do niej. Że ona też zapłacze pewnie tutaj z taką ilością enigmatów. W każdym bądź danym razie zobaczymy. Eritisie, rozdzielmy się na razie. Teraz? Serio? Dopiero zaczęliśmy.
odrobinę smutnieje, a jego aura blednie. Będę w skraju klifu, mówi wzdychając ciężko. Będę poznawał nowych ludzi. Opowiadał historię, robił sztuczki. Sprawdzę, jak długo potrafię wstrzymywać oddech. Odzyskawszy poświatę, macha do ciebie i odchodzi. O, matkinę niewątpliwie trzeba zabrać ze sobą. Będziesz towarzyszyć mi w moich podróżach? Teraz mam ci pomóc. Patrzy na stół i przekłada kilka kartek papieru. Wygląda na to, że nic z tego nie wymaga mojej pilnej uwagi. Dobrze. Okej, dziękuję ci. W takim razie chodźmy. Okej, mamy matkinę. Dobrze, skład się zmienił. Odcinek trwał prawie godzinę. Dużo się wydarzyło. Poznaliśmy historię matkinę, zmieniliśmy jej przeszłość. Uzupełniliśmy lukę w jej umyśle. Co mamy tutaj? Dziura w kącie jest duża, ma za sobą 2 metry średnicy, została wydrążona umyślnie, lecz nie była to robota człowieka. W głębi widzisz pozbawione światła tunel. Wiesz, że tunel wykopały stychy i że prowadzi do bebechów. Dobra, na to jeszcze za wcześnie. Tu oczywiście na kamiennej ścianie nabazgrane są ostatnie słowa niezliczonych kobiet i mężczyzn. Niektórzy przepraszają swoich bliskich, inni pomstują na niesprawiedliwość i doznane krzywdy. Część z nich zapisała tylko swoje imię. Co, i tu będzie to urwisko? Tak, na to wygląda. Można sobie skoczyć. Tak przynajmniej... Karawanseraj, okej. Okay. Tunel do bebechów. Tutaj nie jest to określone. No, warto byłoby to sprawdzić, jak ta śmierć wygląda. Co mamy tutaj? Piewca ojców. Zabieramy. Ruszajmy. Pieniążek i jakiś kamyczek. W tym kierunku prowadzi niegdyś tunel, ale zawalił się. Gliniane pojemniki cuchną tanim winem i zepsutym jedzeniem. Na beczce z wodą stoi brudna miednica. Okej, okay, no jeszcze niewątpliwie chciałbym sprawdzić, co się stanie, jak tutaj byśmy chcieli wyjść. Aha, to nas po prostu gdzieś przeniesie, tak? Myślałem, że tutaj może skoczymy. Ze skrajnego... Aha. A jednak... Wyszliśmy w całkiem spoko miejscu. Co mamy tutaj? W drogę. Czekaj. Z tej wysokości widzisz wszystko. Za klifami Sagusa po obu stronach linii horyzontu przez co najmniej 50 km ciągną się urwiska i rozpadliny. Między nimi znajduje się woda, która w najszerszym miejscu ma około 20 km. Później może rozrasta się, rozciągając, aż okiem sięgną. Oczywiście możemy skoczyć, to się pewnie skończy śmiercią. Spójrzmy w dół. Z prawej strony wznoszą się piętra klifów Sagusa, tworzące plątaninę ulic i budynków. Po lewej widzisz wejście do ciemnej rozpadliny, której krawędzie, niczym dorośl, porastają wstęgi tkanki. Mniej więcej 1000 metrów pod twoimi stopami roztacza się ocean, mroczny i niebezpieczny. Jego tafle powolnie przecinają łodzie rybackie i łajby zbieraczy. W tle dostrzegasz kilka domostw, których kształt zaburza prostą linię klifu. Jednakże aż po morze nie ma tam raczej nic prócz urwiska. No nie, nie będziemy się chcieli zabijać. Co mamy tu? Nad występem skalnym wznosi się urwisty klif. Jego ściana jest ostra i poszarpana. Dostrzegasz w niej dość punktów podparcia, aby zaryzykować wspinaczkę na szczyt, choć nie byłoby to łatwe zadanie. No dobra, spróbujmy jeszcze. Kurczę, nie mamy punkcików. 85%, matkina, stuwa. Jednak zobaczmy sobie. 65. Tutaj mamy troszeczkę małą opcję. 85, no dobra. Jest sukces. Powierzchnia klifu jest zwodnicza. Wgłębienia, które sprawiają wrażenie, jakby miały rozpaść się w rękach, trzymają mocno, za to solidnie wyglądające występy, jakby były ulepione z piasku. Dzięki ostrożności i przemyślanemu działaniu udaje ci się dotrzeć na szczyt. No właśnie, to widziałem. Przyjemny powiew wiatru pieści twoją twarz na szczycie klifu. Twoi towarzysze podążają wytyczonym przez ciebie szlakiem.
czyli nikt nie spadł, mam rozumieć. Jeśli uważasz, że tak będzie najlepiej. Ale tutaj już zakończymy, nie będziemy tutaj eksplorować tego urządzenia, tudzież trudno wyczuć, co to jest. Jakaś kopuła konkretna, która emanuje swoim życiem. Długi odcinek, dużo się działo. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Torment Tajców Numenera troszeczkę zaostrzył apetyt. Ja jestem Arkadiusz i do wkrótce. Na razie, cześć.